Sylwia Jarmołkiewicz, witam Państwa serdecznie i zapraszam na świąteczne wydanie programu Skaner Grudziądza. Dzisiaj w naszej audycji składać życzenia będą ci znani grudziądzanie, których często Państwo widzicie na ekranach telewizorów, ale także spotykacie się z nimi na co dzień. Jestem bardzo zaskoczony tak dużą ilością osób. No zawsze jest taki trudny przedświąteczny czas, że każdy gdzieś pędzi. Czas oczekiwania na święta ciągle ma coś do załatwienia. No dzisiaj przyszło bardzo wielu przedstawicieli firm, instytucji. No cieszę się ogromnie. Mam okazję podziękować im za 2011 rok i złożyć życzenia dla nich, dla najbliższych, żeby ich rodziny wspierały i tak samo udanej współpracy z miastem jak do tej pory. Mieszkańcom tradycyjnie, oficjalnie składam życzenia w Sylwestra o północy, a wcześniej poprzez media też oczywiście życzę mieszkańcom dużo zdrowia, pomyślności, żeby w rodzinach się układało, żeby rodziny się wspierały nawzajem, żeby mieli w rodzinach wsparcie. Ja natomiast życzę mieszkańcom również na przyszły rok trochę cierpliwości, bo my dalej będziemy przebudowywać różne drogi, a wiadomo, że z tą przebudową są utrudnienia, że przez to przejdziemy i będziemy mieli eleganckie, fajne miasto. Chciałbym życzyć wszystkim mieszkańcom miasta, żeby tą radość mieli w sercu, tak jak pani redaktor. Zawsze optymizm, ale też wyciszenie w związku z tymi świętami, żeby zawsze znaleźć czas dla rodziny, dla swoich dzieci, wnuków, nie wiem, braci, sióstr, żeby był czas porozmawiania. A jeżeli chodzi o mieszkańców wszystkich, to bardzo proszę,
o nadchodzącym roku, kolejną cierpliwość w związku z wieloma przebudowami ulic w mieście. One się w końcu kiedyś skończą, ale musimy ten czas wspólnie jakoś wytrzymać. Wszystkiego dobrego. No ja jadę do mamusi na moje kochane Kaszuby, więc tam rodziną się spotykamy wszyscy, moje siostry, brat i będziemy pewno wspólnie przede wszystkim śpiewać. Biorę z sobą gitarę, córka skrzypce, mój ojciec ma pianino, siostrzenica flet, więc zawsze rodzinną taką orkiestrę składamy i wspólnie śpiewamy kolędy prawie do pasterki. Swoim i radnych Rady Miejskiej składam wszystkim mieszkańcom Grudziądza zdrowych, wesołych świąt błogosławieństwa Bożego, dużo spokoju, dużo radości, spełnienia wszystkich marzeń. I też życzę, żeby rok 2012 nie był gorszym rokiem niż 2011 i żeby wszyscy mieszkańcy naszego miasta mieli bynajmniej tą możliwość, żeby się miasto rozwijało. Przede wszystkim zdrowia i myślę, że to, żeby pacjenci pamiętali, że jest ten szpital, że jest to bezpieczeństwo, ale radziłbym i życzę, żeby do szpitala nie trafiać, żeby wszyscy byli zdrowi, żeby przede wszystkim byli w miarę szczęśliwi, ale przede wszystkim chciałbym pożyczyć wyciszenia, spokoju, nadziei, że będzie lepiej i tej wiary w nasz sukces wspólny. Tego wszystkim Państwu życzę. Jezus Chrystus, bądźmy weseli, chwałę Mu na wysokości nucą anieli. Gloria, gloria, in excelsis Deo, gloria, gloria, in excelsis Deo, gloria, gloria, in excelsis Deo, gloria, gloria, in excelsis Deo. Pastuszkowie przybiegają na znak im dany, cześć oddają i witają Pana natchnany. Gloria, gloria, in excelsis Deo, gloria, gloria, in excelsis Deo, gloria, gloria, in excelsis Deo, gloria, gloria, in excelsis Deo. Trzy królowie przyjechali z wielkimi dary, złoto, mirra i kadzidło, oto ofiary. Gloria, gloria, in excelsis Deo, gloria, gloria, in excelsis Deo, gloria, gloria, in excelsis Deo, gloria, gloria, in excelsis Deo. I my także chwałę dajmy dzieciątku temu, jako Panu nieba, ziemi, Zbawcy naszemu. Gloria, gloria, in excelsis Deo, 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 gloria, gloria, in excelsis Deo. Czas szczególny, czas świąt.
oczywiście w imieniu swoim własnym, ale przede wszystkim w imieniu 250-osobowej załogi wodociągów. Życzę wszystkim naszym klientom, wszystkim bliskim, znajomym najlepsze, gorące życzenia świąt Bożego Narodzenia i spełnienia wielu, wielu marzeń, sukcesów w nowym roku. Właśnie ten świąteczny czas, taki rodzinny, chciałbym, żeby każdy miał okazję właśnie zwolnić, rozejrzeć się, co jest dookoła nas, uśmiechnąć się do siebie, do osób wokół. Także wielu powodów do takiego uśmiechu, do radości, do spokojnego dnia codziennego. Wszystkim Państwu życzę. Powiedział ksiądz Infuła w czasie życzeń, że święta Bożego Narodzenia człowiekiem stoją, bo właśnie w tym czasie świątecznym mamy spotkać się z drugim człowiekiem, nie ze swoim przełożonym, nie z klientem, nie z petentem, ale właśnie z człowiekiem i poczuć się człowiekiem wobec innych. I tak przeżyte święta Bożego Narodzenia dają nam siłę i impuls do tego, żeby przez cały kolejny rok w drugim człowieku, którego spotykamy, dostrzec osobę, bowiem święta Bożego Narodzenia przypominają nam, że Bóg stał się człowiekiem, by tę godność człowieka podnieść do osoby ludzkiej. I myślę, że dobrze przeżyte święta Bożego Narodzenia właśnie w tym duchu dzielenia się opłatkiem, życzliwości, miłości, przebaczenia dają nam siłę do tego, byśmy byli lepszymi ludźmi przez kolejny rok. Dziś kończymy już nasz program. Na kolejne wydanie Skanera Grudziądza zapraszam za tydzień. Pozostało mi życzyć Państwu zdrowych, spokojnych, rodzinnych i szczęśliwych świąt Bożego Narodzenia.